Konfiguracja nowego internetu. Ostatnio to robiłem 2 lata temu. Albo i nawet ze 3. I co oczywiście? I oczywiście nie wiadomo, jaki jest PIN do karty SIM, która siedzi w modemie LTE. No bo skąd miała być wiadomo? No i teraz, żeby zmienić ten PIN, to trzeba się 4 razy pomylić, wpisać PUK i wpisać nowy PIN. Ale karta jest dużego formatu, a teraz wszystkie telefony mają mikro albo nano SIM-y. Więc co? Więc trzeba wyciągnąć z szuflady stary BlackBerry, zapakować do niego kartę SIM, naładować i za jakieś 2 godziny będzie można to zrobić. To jest najlepszy sprzęt sieciowy, jaki istnieje. Bilion. Proszę bardzo. A to jest router, który przez 2 lata się nigdy nie zawiesił. No dobra, to się BlackBerry naładowało. Zobaczmy, co umie. No to wygląda, że ja pamiętałem ten PIN. Jadę sobie na spotkanie marketingowe Tezis, bo musimy się trochę naradzić. Musimy się trochę naradzić, kto co i na kiedy będzie robił przed wydaniem naszej nowej płyty. Nasza nowa płyta jest przewidziana raczej na wiosnę 2018. Mamy już ją nagraną, ale jeszcze właśnie całe kwestie marketingowe musimy ogarnąć i dystrybucję. No i o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Dobry, dzisiaj 11. I tak sobie myślę. Mówiłem parę lat temu mojej żonie, że rynek konkurowania ceną to już się kończy. To ona mnie trochę wyśmiała. A teraz powoli zaczynam zauważyć, że coraz więcej firm po prostu zaczyna widzieć, że nie da się stworzyć jakiegoś sensownego brandu, opierając tego tylko i wyłącznie na cenie. I zaczynają inwestować w tworzenie kultury korporacyjnej, w jakiejś wartości, w jakąś misję, w jakiś storytelling wokół swojej marki. Czyli w sumie miałem rację. No i bardzo się cieszę, że miałem rację, bo dzięki temu to nasze środowisko firmowe i usługi, które są klientom w Polsce świadczone, będą coraz lepsze. A przecież o to chodzi.
ma teraz na Netflixie. Halo? Muzeum Historii Żydów Polskich nie jest dostosowane dla 2,5-latków, 3-latków. Za mało interaktywnych, możliwych do dotknięcia rzeczy. Trafiliśmy na plac zabaw przy szkole podstawowej w centrum Warszawy, który jest totalnie pusty. Jesteśmy sami. 60 lat szkoły numer 210. Jakbyśmy mieli piłkę, to byśmy normalnie rozegrali jeszcze mecza na tym boisku. Szkoda, że piłki nie zabraliśmy z domu. Restauracja Dom na Żoliborzu. Przepyszne jedzenie. Polecam. Szczególnie polecam tak. Mule w białym winie. I takie są gnocchi z bobem, które moja córka zjadła. Jest super są. Polecam. Pycha. I super przyjemna obsługa. Wielu ludzi robiących wideo pewnie się zastanawia od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy Facebook pcha tak naprawdę wideo bardzo ostro, czyli dosyć mało tnie zasięgi na wideo, co robić? Czy pozostać ze swoimi materiałami wideo na YouTubie, czy wchodzić tylko na YouTube'a, a później linkować to na Facebooku, czy może traktować te dwie platformy jako osobne kanały dystrybucji i na obu tych platformach umieszczać wideo. Ja się też nad tym zastanawiałem i wychodzi mi na to, że wcale nie opłaca się traktować tych obu platform jako osobnych kanałów dystrybucji. Z bardzo prostego powodu, jeżeli tak robimy, to ani nam organicznie nie przerastają subskrypcje na YouTubie, ani tak naprawdę nikt nie ogląda tych wideo na Facebooku. Pozwól, że wyjaśnię. Chodzi o to, że tak naprawdę na Facebooku ładnie w streamie wyglądają statystyki, jak widać, że na 1000 fanów 800 osób zobaczyło wideo i 200 osób je odtworzyło. Tylko że jak się wejdzie trochę głębiej w statystyki, to się okazuje, że te odtworzenia to były autoplaye w streamie, czyli przewijasz sobie Facebooka i tam, gdzie się zaczyna ruszać ten film. I że tak naprawdę średni czas oglądania takiego wideo to jest 6 sekund. W przypadku, kiedy twoje wideo ma 10 minut albo 12. Średni czas oglądania 6 sekund to znaczy, że jakieś 2-3% tych wszystkich ludzi obejrzało to wideo do 1/3. To naprawdę nie ma żadnego sensu i naprawdę nie ma sensu. Ja od tej pory nie będę publikował na Facebooku organicznych wideo. To, co będę robił na Facebooku, to będę od czasu do czasu robił live, owszem, bo to jest fajne. I bardzo poważnie się zastanawiam, czy nie tworzyć jakichś krótszych odcinków vloga na Instagrama, bo to też myślę, żeby zadziałało, bo tam są ludzie o wiele bardziej zaangażowani i mniej zblazowani ilością informacji, którą dostają w twarz, niż publiczność, która siedzi na Facebooku. Natomiast ja od tej pory umieszczam content tylko na YouTubie i linkuję go na fejsie. I trudno, może zasięgi będę miał mniejsze, ale myślę, że społeczność będzie mi przerastała szybciej na fejsie, niż Facebook będzie ciął zasięgi linków YouTube'owych. A przynajmniej będzie mi przerastała społeczność na YouTubie, co dla mnie jest najbardziej po prostu wartościową tak naprawdę publicznością, bo tam jak mi ktoś kliknie subskrypcję, to znaczy, że naprawdę chce mnie oglądać i nie mu przeleci 6 sekund w streamie, tylko ta osoba będzie co jakiś czas wchodziła na mój kanał, co jakiś czas będzie sprawdzała kolejne odcinki, a to głównie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby serwować swoje treści ludziom, którzy są zainteresowani, a nie byle komu. Także tyle mojej niezamówionej marketingowej porady. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.